Witajcie, kochani. Nazywam się Michał Korgol. Wiecie, i przez wiele lat mojego życia ja myślałem, że Boga potrzebują bandyci, złodzieje i degeneraci. Ale ja nie. Ja przez 30 parę lat mojego życia byłem bardzo porządnym człowiekiem, szanowanym obywatelem. Z każdej strony w świecie powtarzano mi, że musisz być silny, musisz sobie na coś zasłużyć. Wiecie, i ja cały czas starałem się zasłużyć. Zasłużyć na akceptację. Starałem się zasłużyć na wolność. Wiecie, jako młody chłopak skończyłem z najwyższą średnią, szkołę podstawową. Później z najwyższą średnią skończyłem liceum w swoim mieście. Później tu w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, skończyłem z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji. Później zacząłem bardzo szybko robić karierę. Byłem wspólnikiem 200-osobowej kancelarii prawniczej. Wiecie, im więcej miałem, tym bardziej się bałem. Taka była o mnie prawda. Wiesz, chcę ci dzisiaj rzucić takie pytanie. Jak myślisz, ile kosztuje wolność? Ja kiedyś bardzo jej szukałem. Szukałem jej w różnych systemach. Chciałem być wolny. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Im bardziej wchodziłem w ten system, tym bardziej bałem się, co będzie jutro. Ale chcę ci powiedzieć z tego miejsca, że 2000 lat temu Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby uratować siebie, tak jak uratował mnie. Uratować ciebie. Dzisiaj wolność jest za darmo. Wolność jest za darmo. 2000 lat temu na krzyżu Jezus wywalczył to dla ciebie. Wywalczył to. Jeśli dzisiaj podejmiesz w swoim sercu decyzję, tak jak ja podjąłem kilka lat temu, nie wiedząc w ogóle, co mnie czeka. Wiedziałem, że nie chodzi w życiu o pieniądze. Wiedziałem, że nie chodzi o pozycję, bo jedno i drugie miałem, ale ja bardzo się bałem. Zakładałem każdego dnia maski. Udawałem kogoś innego, udawałem twardziela. Byłem kozakiem, ale nie było tak w środku. Byłem samotny i nieszczęśliwy. Tylko nie miałem odwagi powiedzieć nikomu prawdy. Wydawało mi się, że świat oczekuje ode mnie tego, żebym chodził w tych maskach. Wiecie, ja kiedyś też, tak jak wy dzisiaj, usłyszałem te proste słowa Ewangelii, że Jezus Chrystus umarł za mnie. I ja wtedy podjąłem decyzję, że ja w to wierzę. Ja powiedziałem: Jezu, jeśli Ty jesteś inny niż cały ten chory religijny system, ja zapraszam Cię do mojego życia. Chcę, żebyś przyszedł, żebyś mnie zbawił i żebyś mnie realnie prowadził każdego dnia. Chcę Cię doświadczać. Tak jak Ty teraz, ja też wtedy nie wiedziałem, co to dla mnie oznacza. Ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że pełnia wymiany krzyżowej manifestuje się w moim życiu i może się manifestować w Twoim. Żaden grzech może nad Tobą nie panować. Śmierć może nad Tobą nie panować. Możesz już dzisiaj mieć pewność, że kiedy będzie koniec, byłby koniec ziemi, koniec tego świata, idziesz do nieba. Możesz być całkowicie wolny od odrzucenia, od ubóstwa, od przekleństwa. To wszystko wykonało się na krzyżu Golgoty. To wszystko już dostałeś. Jest tylko jeden warunek. Jeden warunek, który uczyni manifestację tego w Twoim życiu. Kiedy Ty się z tym zgodzisz i kiedy wezwiesz imię Jezus, powiesz: Boże, przepraszam Cię. Przepraszam Cię, że tyle lat żyłem czy żyłam bez Ciebie. Przepraszam Cię, że utożsamiałem Cię z chorą religią. Ja dzisiaj wzywam Twojego imienia. Ja wierzę, że przyszedłeś tutaj na ziemię, umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Ja wierzę w to i zapraszam Cię dzisiaj, abyś mnie prowadził. Ten prosty akt wiary spowoduje, że staniesz się nowym człowiekiem. Nowym człowiekiem. Jezus, jeden z podstawowych poselstw, który głosił tu na ziemi: dopóki nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Dopóki nie narodzisz się na nowo. Narodzisz się na nowo, rozumiesz? Nie, kiedy zrobisz to czy tamto. Nie, kiedy będziesz lepszy. Dopóki nie narodzisz się na nowo. Ja dzisiaj mówię: skonfrontuj swoje życie. Olej to, co jest teraz. Narodź się na nowo. Ja się narodziłem na nowo. Jeszcze raz Ci powtarzam. Miałem pozycję, miałem pieniądze, byłem zdrowy, teoretycznie miałem wszystko, co ten świat mówi, że trzeba mieć. Budowałem dom, wyjeżdżałem 4 razy w roku na zagraniczne wakacje, miałem nowe samochody. Często poprawiałem sobie humor na drogich zakupach, ale byłem beznadziejnie pusty i samotny. I kiedy wezwałem Jego imienia, zacząłem realnie żyć.
Dzisiaj niczego mi nie brakuje. Rozumiesz? Jestem biznesmenem. Prowadzę świetną firmę. Bóg mnie prowadzi i zaopatruje. Jestem szczęśliwy. Nie boję się. Jestem zaakceptowany. I chcę dzisiaj tego samego dla ciebie. To jest twoja decyzja. To jest twoja decyzja. Kiedy słyszysz te słowa, w swoim sercu podejmujesz decyzję. Podejmujesz decyzję. Albo idziesz za Jezusem, albo zostajesz przy swoim. Ja ci mówię, wybierz życie, abyś żył.